Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku, przedostatni odcinek, że tak powiem, z Tour de France, etap 19, 205 km, także dzisiaj będzie króciutki odcinek po tych wszystkich długich tych etapach z nagrywkami, te długie odcinki, w końcu mamy jakiś krótki, nie wiem czy wam się spodoba czy nie, ale krótki, taki spoko, fajny, a nie taki długi, no ale w sumie na długich coś się dzieje, nie? Dobra, przechodzimy do etapu i widzimy się na ostatnich kilometrach. No i zostało nam ostatnie 16,5 km. Mam już pociąg gotowy w sumie, taki, no taki w miarę spoko. Urana i Bizegera nie angażuję, bo jutro jest czasówka, także no fajnie by było, żeby mieli tam full siły, chociaż full siły po prostu, dużo, max. Ale widzę, że to chyba w takich etapach, kurczę, pojedynczym wyścigu, to siły tam jakoś im za bardzo nie spadają z tego co widzę. Bo przyjechali, na początku etapu mieli full żółty pasek, także no powiem wam, że po 18 etapach mieć full żółty pasek to jest kurczę wyczyn. Tylko fajnie by było, jakby się Valgren kuźwa przebił za Dubca i tam do przodu. Nie po to pociąg robię, żebyś kurde gdzieś siedział tam kurna w peletonie. No i będziemy walczyć oczywiście Kornielsenem o zwycięstwo. Szkoda, że Ikita teraz ma formę dnia plus 3, a nie kurczę dzień czy dwa dni temu. Byłoby spoko. No ale tak to niestety, no kicha. No cóż, no to będziemy teraz walczyć. Zobaczymy ilu jest sprinterów. O, jest chyba Iwen. Z tego co widzę, że tutaj tak, jest Iwen, bo cały pociąg, kurczę, tych, w jakim zespole jeździ Iwen? Bo już, kurczę, straciłem rachubę. W Lotto Soudal, no. Cały pociąg Lotto Soudal tam był. O, tutaj się widzę, że troszeczkę porwało. Zobaczymy jak to będzie. Pyk, pyk, pyk. Dobra, 4 km. Wychodzimy Guerreiro teraz. A tutaj Van Aert nie odpuszcza. Jest Van Poppel, jest Guarnieri. Zawsze on mi się z Garnierem kojarzy. Nie wiem czemu. Guarnieri może? Guarnieri, Garnier. Nie wiem, takie mam wrażenie. Kurczę. A, dobra, lecisz mordo. 1,5 km. O, jest chyba Iwen tutaj gdzieś? Nie, Van Moer. Van Moer jest. Zobaczymy kto tutaj wystartował. Philipsen. Ikita w ogóle walczy o zwycięstwo. LOL. Ikita nie mogę się nawet wysłowić, bo kurczę mnie zaskoczył w ogóle gościu. Ikita, kurna, góral, kuźwa, wygrał ze sprinterami. To jest w ogóle porąbane. Ja muszę zobaczyć powtórkę tego etapu, finiszu. Zobaczmy to, co tu się w ogóle zadziało, bo to jest niesamowite. Gdzie jest ten Nikita, bo on tutaj no wystrzelił totalnie, nie? Zaskoczył mnie gościu, co tu się zdarzyło w ogóle, że nikt nie wyskoczył Ikicie. A, to panowie tutaj zdecydowanie za wcześnie wyszli. No ale Philipsen, że w ogóle Philipsen nie dał rady. A Ikita, kurczę. Czemu ja na Valgrena miałem cofniętego? Halo. Proszę mi tego Ikitę dać. No to jest Valgren, dobra. Teraz Ikita, o. Dobra, teraz jest Ikita i zobaczmy. Tutaj Philipsen startuje, a sobie ty pięknie Ikitą przeszedłem, kurczę. No to idealnie wymierzyłem. Dobra, zobaczmy jak to w generalce, tylko jak to wygląda. Czwarty Kornielsen, ósmy ma Michael Valgren. Kurczę, już z wrażenia aż mylę słowa. Dobra, w generalce po staremu, także ostatni etap. Przedostatni etap, ale ostatni etap, na którym się coś może zdarzyć. Ach, zobaczymy jak to się wszystko ułoży i co. No, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do jutra. Decydujący etap przed nami. Na razie. Cześć.